Oto kolejna część Let's Playa Banjo-Kazooie. W tym odcinku przejdziemy świat przedostatni. Świat przedostatni to Rusty Bucket Bay. Świat tyle z oryginalny, co niełatwy. Dlaczego niełatwy? Choćby z tego powodu, że w paru miejscach musimy nurkować pod wodą. A że woda jest brudna, bo tu jest przystań jakaś niewątpliwie angielska, więc woda jest pokryta warstwą jakiejś benzyny czy innego szajsu. I nawet jeżeli jesteśmy nad powierzchnią wody, to nie odnawia nam to zapasu powietrza. Niezwykle to utrudnia i stresuje. Tak jest. Tu jeszcze tego załatwimy, żeby nam nie przeszkadzał. Po drodze jeszcze musimy zdobyć jeden zaległy kawałek puzzla. Zdobycie zaległego kawałka puzzla może się odbyć tylko w ten sposób. Jest to może najszybsza możliwa, najbardziej ekonomiczna i najprostsza do wykonania metoda. Ale spokojnie damy radę. I tak, Rusty Bucket Bay z racji kilku złośliwych miejsc. Zrobimy w ten sposób, że nutki zostaną zdobyte na końcu. Jeżeli nagranie się jakoś bardzo przedłuży, to może nawet i poza nagraniem. Na spokojnie. Szlak. No, dobra, nic, poczekamy. No też. Tu się pokonałem. A to Gruntilda ma rację. Jest w grze finałowy, ostateczny pojedynek z nią. No cholerka, no kruca bomba, czemu tak się dzieje? Nie mamy czasu za bardzo. Wracamy do Rusty Bucket Bay, no racji tego, że tam już można zginąć dość łatwo. No te nutki jednak zdobędziemy sobie osobno. No, tak jak mówiłem, zacząłem też wątek pojedynek z Gruntildą, jest na samym szczycie wieży. No to jest coś, co się pamięta. Dobra, mam dosyć. Wracamy, jak mi się to uda, pięcie. Dobra, no idiotycznie długo to zajęło. Podejrzewam, że dlatego, że po prostu naciskałem coś nie tak, ale trudno. Dzięki magii edycji udało się to nadrobić, tak więc zostały już tylko dwa kawałki puzzla do zdobycia tutaj w centralnym świecie, w głównym świecie. Tutaj zalaliśmy to wszystko wodą. Morda tego dziada lubi się glitchować, szczerze mówiąc. No ale na razie tego nie zobaczymy.
świat wody, świat ognia. Nie, to świat statku. To myśmy sobie nie otworzyli tu dostępu jeszcze. Proszę bardzo. Spróbuj może niespecjalnie. Niespecjalnie. Długi, no ale zawsze się może przydać. Tu podnosimy wodę na najwyższy możliwy poziom. Dekonuje się ją to tymczasowo. Chyba. Nie tymczasowo, permanentnie. Haha. To jest bardzo zabawne. To przyspiesza trochę szybsze niż pływanie. A nie, dobrze. I tak sobie otworzyliśmy dostęp do przedostatniego świata. Tak jak mówię, spodziewam się problemów. Jak można by rozpoznać, jest dostęp do tam, gdzie było wejście do Mad Monster Mansion. Tak więc jakoś to jest połączone. Światy poszczególne nie są połączone między sobą, ale w Banjo tu już są. Po prostu przejście można być w jednym świecie i dotrzeć do zamkniętego rejonu w innym. Ot takie coś. Jeszcze przed wejściem do poziomu. Albo nie, od razu idziemy do poziomu, bo to długo, długo zejdzie. Prawdopodobnie. Muzykę bardzo lubię. Poziom już mniej. Toll, czyli my to. Przemiany w tym świecie nie ma akurat. Aha, no ale w ten sposób to będziemy robić. Brawo, niedobrze. Dokładnie, ta woda jest pokryta tak gęstą warstwą oleju, że... Łaś, cholera. Żebym się wystraszył. No, nie wiem, czy zbieranie tych nutek ma sens, ale może, jeżeli jakimś cudem się uda, no to... Tak jak mówię, no... Tu coś może w każdej chwili pójść nie tak, czy można utonąć. A przede wszystkim ta cholerna maszynownia, no naprawdę.
A co jesteśmy tu, gdzie byliśmy? To po co ja szedłem naokoło? Ludzie, no. No drod, troszkę to niedobrze wyszło. Dobrze, tylko jak tam? Chyba problem jest teraz, jak się wydostać stąd. Czego już nie pamiętam. Aha, już pamiętam. A to z kolei powietrze jest zużywane, ale dwukrotnie szybciej. O cholerka. To był dźwięk drublina, tak? Tak się chyba nazywają. Dojdziemy szczęśliwie do końca, to będziemy widzieć. Delfin, ale jak on może oddychać, skoro delfin również jest ssakiem? A nie ma problemu z oddychaniem w tej wodzie. Tajemnice. Cholera. Trzeba szybko uciekać. Tu jakoś się cholera jasna, no. Jeszcze tu się utopimy, a nie. Dobrze, kolejna próba wyciągnięcia tego. Kurs na puzzle. Dobrze, idziemy dalej. Ale tu jest okej. Aha, tu byliśmy, no cholera. Dobrze, no nie idzie to tak sprawnie, jakbym sobie życzył, ale no dwa puzzle są. Życia jeszcze nie straciliśmy. Patrzymy, co tam dalej. Taka jest moja metoda, w sumie plan, żeby obejść naokoło na razie przystani, zobaczyć, co będzie dalej. Kolega Jinjo. W sumie też można zebrać. Snacker. Można go klepnąć tutaj łatwiej.
Chodź jeszcze. Spróbujemy, może się uda mu krzywdę zrobić. Dobra. Tak więc nie dość, że powietrze ucieka, to jeszcze cię atakuje godny rekin. Jak żyć? Gdzież było to wyjście? To jest taka dziura w tym. Aha, już jakimś sposobem udało się wypłynąć. Jeszcze tutaj zginiemy, zaraz utopimy się. Tu się małga, tu już giniemy. No docięczno, to jest złośliwość. To jest złośliwość tego poziomu. Nie denerwuj mnie nawet. 13 pechowo. No to Kenny się nie rozpiął. Nie, zbieranie dżinżoty sobie darujemy. Zbierania dżinżo sobie nie darujemy. Wypad. Gdzieś było to przejście. Jest woda chyba w miarę czysta. Nie, nie jest. Ta niespodzianka, agresywna, koło ratunkowe. No tam już widzimy metodę. W jaki sposób się dostać do tego plastra miodu. Dźwięki jak South Park, haha, lol. O, czemu tak jest? No ale dobrze jest, okej. O jest, dobra, widzę. A za szybko to powietrze schodzi, musimy się go nabrać trochę więcej. No, cholera. Dobra. To można bez nurkowania wypłynąć, zapomniałem o tym. Spróbujemy dożyć
tutaj, ale raczej o, powinno się udać. To jest drabina życia. Tak, są okna życia prowadzone przez siostry zakonne, tak. Okno życia, haha, lol. A to nawet nie jest jeszcze najbardziej uciążliwa część poziomu. Na szczęście to również nie jest jakaś trudna sprawa. Po zaskoczeniu wszystkich kwas okazał się żrący. Tam jest agresywne pudełko. Człowiek pudełko. Kto pamięta, ten wie. Dobra, to nie było tak mądre. I tu już wygodne przejście jest. Ale najpierw tutaj załatwimy z tym dźwigiem. Co tam jest na górze, zobaczymy sobie. Aha, i tak tam będziemy szli za chwilkę, no to... Czy to nie jest na czas przypadkiem? To jest na czas. No. Jeszcze 3 puzzle tylko. Znaczy co ja mówię, nie 3 puzzle, jeszcze 7 puzzli, ale już mamy 3. Jest to bardzo fajne. Aha, tu trzeba uważać. Dokładnie, no to jest dość bezczelna sprawa. O co jest? Oho, co tam się dzieje? Zagrajmy to bezpiecznie. Elegancko jeszcze. 6 wspaniałych zagadek. Co robisz na łóżku kapitana? Czy to jest jeden z tych statków? Tu wydają się być jakieś ukryte drzwi. Bardzo tajemnicza sprawa. No troszkę się z tym statkiem zapędziłem, bo chciałem jeszcze tu obadać, co jest naokoło. Dobra, wydawało mi się, że można go naklepać, ale... Ale się myliłem.
Drugim miejscem, gdzie można bardzo łatwo zginąć, jest no niesławna maszynownia. Mi się wydaje, że to był Jinjo. Jest gdzieś w którymś z poziomów Jinjo, tak dokładnie za plecami, jak się startuje. A chyba tu już minęliśmy. Ostrożnie wędruję myślami. Czasem to pudełko jest odrzucane w bok przez pociski. I już jest. Tam widzimy Jinjo w dole. Nie, Jinjo to sobie zostawimy na sam koniec. Dobra, tak chyba jest wszystko pozbierane. Przynajmniej taką mam nadzieję. Spróbujemy pobawić się na statku. Ewentualnie przejść tam dalej, nie, zobaczymy w ogóle, czy tam jest coś. To jest, tu pamiętam, na tej drabince jest Witch Switch. No kolega. Jeszcze te mnie użre? Dobra, jest coś, ale no tak jak mówię, Jinjo to sobie zostawimy. Szkoda nerwów na razie. Lepiej. Tam na górze, jak wspominałem, jest Witch Switch, ale troszkę sobie. Czyli to, dobra, to już wiemy, tu jest drugi trik. Czy tam była jakaś drabinka? Bo jeżeli nie ma, to się utopimy w tej wodzie. Decyzje. Chyba trzeba w ten sposób się tam szło. Dobrze, ryzykujemy. Przynajmniej nie zabrało nam. Straciliśmy energii. Chyba trzeba tam zeskoczyć. Nie wiem jak, ale zobaczymy zaraz. No brawo, no. Coś to nie idzie. Znaczy wiedziałem, że nie będzie szło, ale nie wiedziałem, że pójdzie aż tak źle.
Człowiek nie grał zaledwie 15 lat i już takie problemy. Spróbujemy jeszcze raz. Tak, żeby być troszeczkę bliżej, bo dosłownie bardzo mało zabrakło. No, to też nie jest dobry sposób. Elegancko. Kompletnie tajemniczym, nieznanym nam jeszcze miejscu pojawił się przedostatni kawałek puzzla. Tak, dla bezpieczeństwa, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Nie, tam nie. Tam jeszcze nie idziemy. Tu jest, będzie coś w rodzaju bossa, minibossa. Mamy żółta woda, wielki ocean sików, alegoria internetu. Gra obsługiwała Rumble Pack, czyli no Force Feedback się to dziś mówi na to. Dość powiedzieć, to była przystawka, którą zsuwało się na samym dole pada. No, była wykorzystywana przez kilka gier. Premiera była Star Fox 64, czyli Lylat Wars w Europie. No, idiotyczna nazwa europejska. To jest droga do Jinjo. Jest trudna droga do Jinjo. W każdym razie, kiedy to pudełko spadało, no to dość mocno to wibrowało wszystko. Przystawka była o tyle dziwna, że działała na baterie, tak więc no, szybko przestałem jej używać. Szczególnie, że czasem no, przesadzali twórcy tej wykorzystania, na przykład GoldenEye, każdy wystrzał, no to było... To było no, jakieś tam ruchy, strasznie to było irytujące. Lord Boombox. Boss Boombox. Tak jest najbezpieczniej. Działa tu coś? Dobra, rozwalił się, rozszczepił. Zmasowany atak. Naziści nie mieli żadnych szans. Czy nie ostatnia nie wybucha przypadkiem? Jednak nie. Tak, tak. Troszkę tego jest, czemu nie zebrać. Dobra. Połowa już jest.
Elegancko. Trzy, jeden, dwa, jeden, jeden, jeden. Co to może znaczyć? Trzy, jeden, dwa, jeden, jeden, jeden. Tam jest coś? Jest coś. Berry, dziewczyna Conkera. Przynajmniej jej poprzedni design, zanim zrobili ją jakąś super laskę. Stare czasy. Tak bardzo stare. 3, 1, 2. Cicho tam. Aha, tam jesteś. Tam jest kawałek. To jest... Czy to... To jest trudna rzecz. Zresztą wygląda już na taką. Tego i kambokam, no raczej chyba nie będziemy zbierać. Jak tam spadniemy, to jest gon od razu. Szlak! To są te chyba niesławne, chyba że mnie pamięć bardzo myli, to są te niesławne nutki i to jest maszynowe. Dobrze, zróbmy to, miejmy to już za sobą. Pierniczone nutki w maszynowni. Za późno raczej. Właśnie o to chodzi. O to chodzi. Bo tu trzeba się spieszyć. Szlak! Dobra. Dobrze, zbierzmy inne na razie rzeczy. Allah Akbar. No, to nie wyszło. Pamiętamy 3, 1, 2, 1, 1, 1.
Nie wchodzimy tam na razie z powrotem. Krzaniśle. To jest to. Dobrze, jeszcze jeden kawałek puzzla w miarę bezstresowy nam został. I potem zostaje Jinjo, maszynownia i po raz kolejny maszynownia. Powinno być wesoło, czy też wesoło inaczej. Dobrze. To na tym kamieniu powinien być siódmy kawałek puzzla. Nie, czy tego chcemy, czy nie, wracamy do maszynowni. Tak, wiedziałem, że coś w tą drogę. Przemieszałem wielokrotnie. Dobrze, my spróbujemy najpierw dotrzeć do puzzla, co tam jest za śmigłami. Trzeba, tu trzeba. Jeszcze jedno, co żeśmy... Troszkę słabo pamiętam, co tu trzeba było zrobić, no ale whatever. Po drugim przycisku zacznie się licznik czasu. I będziemy musieli szybciutko zdążyć do tych łopat. Jest to tak zabawne, na jakie brzmi. Czyli niezbyt. Dobra.
I nie wiem, czy się uda. To pływanie wymaga pewnej precyzji. Tu statku mam nadzieję, że dobrze pamiętam, gdzie jest. Wypad. Uła. Dobrze. Teraz co zrobimy? Teraz zdobędziemy tam za śmigłami. A po tym poziomie to Click Clock Wood trzeba sobie będzie odpuścić. Zostaje na nagrywanie na następny dzień, bo Click Clock Wood, choć bardzo przyjemny według mnie, to jednak to jest drugi poziom. To jest drugi poziom, nie ma bata. Click Clock Wood jest moim ulubionym poziomem z tej gry, prawdopodobnie, nie prawdopodobnie, na pewno jednym z najlepszych poziomów w ogóle w grach platformowych. To jest piękny, no to jest natchniony poziom, no inaczej nie da się tego określić. Tutaj też lekko ubolewam nad własnym komentarzem. Do tego konkretnego poziomu. Niestety, no tutaj się muszę skupić na tym, żeby jednak grać, nie wymyślać jakiejś głupoty do powiedzenia. Nie pamiętam, jak się... gdzie się szło, żeby dotrzeć do łącznika otwierającego z powaha. Albo i nie wiem. Gdzieś to szło? Jak to się... jak to tam było? Jakieś bezczelne przejście. Chyba. Co tu mamy? Mapa. Nigdy nie udało mi się ustalić, czego konkretnie jest to mapa. Może z jakiejś innej gry Rare. O ty łobuzie, jak mnie... No to ostry bulwers. No nie pamiętam, no to dziwna sprawa, ale nie pamiętam.
Tak, nie zaskoczymy. Zagubionym przypominam, że próbuję dotrzeć do miejsca, gdzie się spowalnia śmigła maszynownie, którego to miejsca nie pamiętam. O. Nie wiem, po co te nutki zbieram, jak pewnie się uda zginąć maszynowi. Gdzieś było takie całkiem puste do odnalezienia przejścia. Podejrzewam, że gdzieś przy drugim kominie. Albo i nie. Cicho. Dobrze, to jest. To nawet nie jest na czas? Gra nas rozpieszcza. Nie, nutkami się zajmiemy po zebraniu tego całego bedziewia. Jednak człowiek jak nawet jak nie grał lata temu, to jednak sobie można przypomnieć te ruchy. Na przykład niedawno kupiłem sobie z rozpędu trochę Tekkena 7. Tak, te nutki się zabiją. Ostatni kawałek puzzle jest za Jinjo. Jak co było do udowodnienia, Jinjo są mocno niemiłe do zdobycia, do zebrania. Tak.
gramy mega ostrożnie. Miałem tego Tekena 7, przegrywałem wszystko. Kiedyś całkiem dobrze mi... Znaczy dobrze, przepraszam. Wiedziałem, jak grać jedną z postaci, ale powoli w końcu sobie przypomniałem, jak grać. Zacząłem coś tam wygrywać z ludźmi, którzy mi nie grali w poprzedniej części. Nic wielkiego, a cieszy. A Jinjo to by się czasem mógł sam uratować. Na szczęście te małe łobuzy nam są całkiem pomocne podczas finałowej walki. Mówię, podczas zbierania Jinjo można zginąć. Co było do udowodnienia. Dlatego najpierw spróbujemy te nutki, a potem... Płacimy myto udarów. No, wracamy do miejsc, gdzie już byliśmy. Drobna refleksja, było E3. Rare pokazało tę grę swoją o piratach. Co oni się tak uparli na tych piratów, to ja nie wiem. W każdym razie, no, nie jest to coś, co by ludzie mogli oczekiwać, co by chcieli. A może komuś się to gra o piratach, multiplayerowa, spodoba. Ciekawe, że dożyjemy czasów, że Rare wróci do Nintendo, pod skrzydła opiekuńcze Nintendo. Właśnie z nimi zrobili najwięcej, wtedy się liczyli, teraz niezbyt. Błędne, co ktoś sobie myśli, że jest inaczej. Tak, no, zapowiedziano Metroid Prime 4. Nowy Metroid, no to już wszystko jest możliwe. A macie cela. Bum, szakalaka. A chyba nie było żadnych nutek, to po co my tam idziemy? Chociaż no, czy Rare...
w ogóle by było fajne, żeby Rare wracało do Nintendo. Co pokażą? Tam już nie ma wielu ludzi. Czy ich pomysły, które były dobre wtedy, byłyby dobre teraz? Aha, tu jeszcze. Ukulele pokazuje, że niekoniecznie tak jest. A to sobie potem może zbierzemy. Ukulele nie grałem, tak więc może też nie powinienem się wypowiadać. No ale wielu ludzi nie lubi tej gry. Jasne, bardzo fajnie, że pracuje przy niej główny programista Banjo-Kazooie, czyli no, tak też wyglądał mój prolog do tej gry, czyli pan Sutherland od Ultra Combo. Ale no gra nie spotkała się z jakimś powszechnym uwielbieniem. Ja wiem, jak się sprzedała. Czy dobrze, czy źle? Czy powstanie wersja na Switcha, bo to by było no jakaś sprawiedliwość dziejowa, żeby... O. Żeby platformówka od byłych pracowników Rare w stylu... w stylu nintendowych platformerów trafiła na konsolę Nintendo. Uważam, że jest to godne i sprawiedliwe. Ile on dostał? 3 trafienia i nie wybuch. Dostaliśmy oszukanie. No i to ja wiedziałem, pamiętałem doskonale, że tak będzie. To kłamstwo. Aha, tutaj. Jinjo! Jinjo, stary druku. Szybko, czy tu są jakieś nutki, bo to nas w tej chwili najbardziej interesuje. Chyba nie ma. Ja tu nie widzę przynajmniej, ani nie pamiętam. Może brakuje tych 10 nutek, co mnie złości trochę, bo je pewnie zebraliśmy gdzieś tam wcześniej na poprzednim, przy poprzednim podejściu, a teraz trzeba, teraz nie pamiętam, które były zebrane, a które nie. Cholerka. Trzeba się dopchać do... Spróbujemy zaryzykować. Mam podejrzenia, że jakieś nutki tam są jeszcze.
samej prawidłowo. Cztery, sześć nutek brakuje. Mam nadzieję, że w którymś z bezpiecznych miejsc, w którymś z pomieszczeń. Tam już obszedłem w miarę wszystko. Czy się udało, czy się nie udało? To są rzeczy zebrane, więc się chyba udało. Tak. Przynajmniej na gra zachowuje to, co jest ważne w platformówkach, czyli skakanie. No, mniej lub bardziej precyzyjne. Nie wszyscy pojęli tę sztukę. Zresztą uważam, że w platformery warto grać, mimo że to jest tak wyeksploatowany gatunek. Nadal są gry, które przyciągają moją uwagę, czy to są to ekstremalnie trudne platformery typu Super Meat Boy, teraz ten sam twórca Edmund McMillen, nowa jego gra wkrótce została zapowiedziana, The End Is Nigh. Miałem nawet tę szaloną myśl, żeby ją preorderować, ale nie. Trzech cholernych nutek brakuje, no. Tam jest ninja, jest przy. Tam są jeszcze nutki. No trudno. Co może pójść źle? Trzecie odcinki uratowane. Pamiętam już dość dobrze, gdzie są ostatnie dwa. Jeden jest na tej boi. I ostatni jest, trzeba też zanurkować dość tam pod tą kratą, gdzie... O cholera. Nie mam pojęcia, gdzie tu jest drabina. A, jest, uff, francuskie żyje. Dożyjemy jutro. Cholernych trzech nutek gdzieś wcześniej, które wcześniej zabrałem najprawdopodobniej. Może na dźwigu? Ach, tak to miałem nadzieję. Nadzieja matką nierozsądnych. To
tu byliśmy, byliśmy. O szolerka, dobrze, to od razu. Wypas tą matulę. Dobra, będziemy żyć. Spróbuję pójść na dziób statku, bo dość mocno jestem przekonany, że te nutki, trzy brakujące nutki są gdzieś w miejscu, które odwiedziłem wcześniej przed zgonem. Ewentualnie takie, których celowo nie zabrałem, bo myślałem, że zginę. Dobrze, chyba zrobimy tak, bo te poszukiwania to mogą zająć jeszcze troszkę. Dobrze, wrócę do nagrania, bo to już i tak za długo to wszystko trwa. Jak znajdę te brakujące 3 nutki. No dobra, już jesteśmy. I co, zatkało? I ostatnie dżindżyła spróbujemy wyłowić. Rare uwielbiało dawać swoje loga wszędzie. Czy to z gier Nintendo, czy swoje logo Nintendo, czy też ze swoich wcześniejszych gier i tak dalej, i tak dalej. Skończyło się na tym, że w wydaniach Xboxowych trzeba było usuwać to wszystko. Chyba dożyjemy. Dobrze. Opuszczamy ten poziom Rusty Bucket Bay, którego się bardzo obawiałem. Zakończone. No suche żarty, rymy Gruntildy. Miałbym trochę czasu, to bym może je tłumaczył, ale nie mam pomysłów. Dobrze. Po podwyższeniu poziomu wody na najwyższy możliwy. Aha. Obraz do Click Lockwood jest relatywnie blisko początku gry. Click Lockwood, no już się dość nachwaliłem tego poziomu.
tam, proszę Państwa, się już idzie do finału. Albo tam? Nie pamiętam. Nie, dobra, nie pamiętam. W każdym razie takim przejściem się idzie. No, czeka nas droga powrotna. Chyba, że... Tak. Tak więc jest to spore ułatwienie, nie trzeba za bardzo przechodzić pomiędzy tymi pnączami. Ale tam nie wskoczymy za bardzo. Tak się jeszcze zastanawiam, no trzeba znaleźć, trzeba znaleźć. Witch Switch, nie Witch Switch, tylko kawałek puzzla, który został przezeń aktywowany. To nie było trudne. A jest jeszcze jeden sekret. Czy dobrze pamiętam? Dobrze pamiętam. A myśmy tu byli. No to źle pamiętam. Tak? Nie? Cholerka. Dobra, to się nie udało. Tam, dobrze. Dobrze, jeszcze to jedno podejście. Jak już tu jesteśmy. Po prostu z tego przejścia i na samą górę płyniemy. Clickrock Wood jest poziomem długim, naprawdę długim. Ale nie bez powodu. Clickrock Wood jest czymś w rodzaju podróży, no. Nie wiem. Możliwe, że... z kraju nieeuropejskiego deweloper by nie wpadł na taki pomysł, nie wiem, ale to... takie moje tam wynurzenia. Wiesz, to jest... tutaj. Kogoś tam spotkamy? Ano Chito. Gold Feathers. I to jest tyle. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Let's Playa Banjo-Kazooie.